Czy słyszałeś kiedykolwiek o zapaleniu migdałków? Zapalenie gardła i zapalenie migdałków to infekcje gardła powodujące stan zapalny. Jeśli stanem zapalnym są dotknięte głównie migdałki, to lekarz powie ci, że chodzi o zapalenie migdałków. Nasze migdałki są narządami limfatycznymi naszego gardła i odgrywają ważną rolę w obronie naszego organizmu, ponieważ filtrują bakterie i wirusy z powietrza, w którym oddychamy. Najczęstsze objawy zapalenia migdałków to obrzęk i czerwony kolor migdałków, ból gardła, trudności z połykaniem, białe kropki pod migdałkami, gorączka i nieświeży oddech. Jeśli wcześniej nie miałeś zapalenia migdałków, to powinieneś wiedzieć, że może to stać się prawdziwą uciążliwością w codziennym życiu, zakłócając mówienie, jedzenie, a nawet picie. Na szczęście możliwe jest, aby wyleczyć zapalenie migdałków naturalnymi składnikami za pomocą syropu domowej roboty. Aby go przygotować, będziesz potrzebować 1 łyżkę świeżych liści bazylii, 1 łyżkę szałwii, 1 łyżkę białych płatków róży, 2 ząbki czosnku i pół szklanki miodu. Instrukcja. Umieść bazylię, szałwię i płatki róży w filiżance, a następnie dodaj tyle miodu, ile uważasz za słuszne, a następnie wymieszaj. Następnie pozostaw tą mieszaninę na 10 godzin w suchym miejscu o temperaturze pokojowej. Po upłynięciu tego czasu ponownie dobrze wymieszaj składniki i spożywaj 1 łyżkę stołową 3 razy dziennie. Jeśli ten syrop nie rozwiąże problemu, to możesz spróbować płukania miodem i cytryną. W takim przypadku będziesz potrzebować 1 cytrynę, 1 goździk, 1 szklankę wrzącej wody i 1 łyżkę stołową miodu. Do wrzątku dodaj obraną i drobno pokrojoną cytrynę oraz goździki, a następnie przykryj pojemnik. Pozwól mieszaninie ostygnąć na tyle, aby można było ją wypić. Po tym czasie dodaj miód. Wszystko dobrze wymieszaj i przepłucz gardło. Zaleca się, aby robić to 3 razy dziennie. Z zapalenia migdałków może zrodzić się poważniejsza infekcja bakteryjna, dlatego też jeśli widzisz, że naturalne sposoby nie pomagają, to koniecznie skonsultuj się ze swoim lekarzem.